Cześć! O, jak tam dzisiaj? Zostańcie z nami! Zostajemy, będziemy tak latać sobie! Jak tam u was? Wspaniale! Wspaniale! Jest fantastycznie! Nie pada! No nie! Sucho jest od początku? Tak! Ja jestem przewodnikiem tej grupy. A to kto też chętnie z księdzem porozmawiał? Księże, który raz jest ksiądz przewodnikiem? Tak się składa, że pierwszy. O, to wyzwanie. Dokładnie. I jak ksiądz widzi swoją funkcję? I coś nowego. No. Jest o tyle dobrze, że jest mnóstwo dawnych pielgrzymów, którzy są życzliwi, podpowiadają mi. I dają pomagają. Dają wsparcie. Siostro, pierwszy raz, drugi raz? Czwarty. Czwarty! O, super, to jest doświadczenie. A zawsze jako porządkowa? Studio, nie, różnie bywa, na zmianę. Ale jak to doświadczenie wpływa na siostry wędrowanie? Jest trudniej, łatwiej, przyjemniej? Trudniej. Pielgrzymi nie słuchają? No, różnie bywa, wiadomo, że jak już są wszyscy zmęczeni, to się nie chce, a czasem trzeba podgonić coś tam, więc takie trudne to jest. No, dziękujemy siostrze za trud pielgrzymowania. Alicja, to jest Alicja. A tutaj kto jedzie? Dominik. Nie, Piotruś. Piotruś, piękne imię Piotruś. A, super. A kto siedzi na plecach? A na plecach jest Zofia. Gdzieś tam jest. Witamy Zofię. Który raz już na pielgrzymce jako małżeństwo? Trzeci raz. Trzeci raz, trzeci cudownie. Raz. Czyli co, Piotruś był bardzo mały jak zaczęliście. Ale Piotruś nie jest wasz. To jest, ja jestem wujkiem Piotrusia. A gdzie dziecko? Będzie na postoju, bo ma dopiero 5 miesięcy. A to jest to maleństwo w Huście, gdzie mamusie widzieliście. W sumie 3 maleństwa. No. Wczoraj dojechały, dzisiaj dojechałem tylko 2. O, cudownie, no to będziemy szukać tych maleństw. Jest taki, co lubi pogadać, wiesz? To pójdziemy do niego. A co? Bracie, powiedziałby brat coś tutaj do portalu w akcji. O. Jak wam się idzie? Super nam się idzie. Wam się super idzie? Oczywiście. To no. Znaczy, nie wiem, nie będę tutaj wyrażał opinii całej grupy, ale mnie się idzie ekstra. A skąd idziecie? Ze Świdnicy. Świdnica. I jesteście tak. Ze Świdnicy. Diecezja Świdnicka. Ale znaczy nie, ja mieszkam w Bielawie. W Bielawie. Tak. Parafia Gilów. Oj, to ja nawet nie wiem, gdzie to jest, ale się doedukuję, obiecuję. Koło Niemczy. Tak, bardzo jest. Historycznego miasta. Tak. O. Mhm. Super. To co, dzisiaj Pan Bóg błogosławi pogodą dobrą. O, tak. Ale zdecydowanie. To znaczy 2 dni mieliśmy deszczowej pogody, ale to jest kwestia ubioru tylko. Tak, tak. Goniła nas ta burza tak. I dogoniła na nieszczęście. Przed samym wejściem, nie? Tak. 5 minut przed wejściem lunęło. Ale dosłownie. Później mieliśmy już piękną pogodę przy rozkładaniu namiotów. I przepyszne jedzenie chyba, co? Oj, tak. Wyjątkowe tak. Miejsce. Bracie, co było najlepsze? Lecio. Lecio. Kto robił? Lecio. Koło gospody? Nie, e. Klaudia. A kim Klaudia. Jest Klaudia, żeby o, tak wiecie? Klaudia. Naczelna kucharka. Czyli kandydatka na żonę widzę, tak brzmi. Dobrze. Pracuję. Co on tutaj pracuje? Swoją prywatną pracę, czy pracę taką tutaj? Prywatną. Kurczę, to jeszcze robota na pielgrzymce. Oj, bracie, bracie, to jest poświęcenie. A tutaj kochane. Siostra Anna przedstawia bardzo ważne informacje dotyczące pielgrzymki. Na przykład, po pierwsze,
Ilu jest pielgrzymów? To ilu jest pielgrzymów, siostro? Około 350 jest. We wszystkich grupach? We wszystkich grupach razem z służbami w granicach 350 osób. Świetnie, a ile osób obsługuje pielgrzymkę w takim razie? O, chyba będzie około 40 razem. Tak, o, co najmniej 40 tak, czyli osób. Spora grupa ważnych tak, ludzi. Tak. Bo bez nich by nas nie było. Dokładnie. A drugą rzecz, jaką jeszcze ważną robimy, to oczywiście obsługa tutaj naszych pielgrzymów. Można zakupić różne pamiątki religijne, piękne koszulki, także zapraszamy. Dlaczego w ogóle warto mieć intencje na pielgrzymce? Moi drodzy, ten trud, który pokonujemy niewątpliwie podczas naszej drogi, nasze zmęczenie, nasz trud, możemy właśnie ofiarować Panu Bogu, prosząc Go o coś, co jest nam potrzebne. O, tak wiecie. Klaudia. Tak dla nas, dla naszych bliskich. Niewątpliwie każdy z nas ma taką sytuację, ma taką potrzebę. My lub nasi bliscy. Może ktoś choruje w domu, potrzebuje wsparcia takiego duchowego, potrzebuje nadziei, albo tej nadziei nie widzi, potrzebuje miłości, potrzebuje troski. Może warto się za taką osobę pomodlić, bo być może nikt za nią się modlić nie będzie. Może ty szukasz męża, żony. Wy tak wiecie. Klaudia. Szukasz jakiegoś wsparcia, a może jesteś w takiej sytuacji życiowej po ludzku, której się nie da rozwiązać. Myślisz, próbowałem już wszystkiego, wszystko już spadło, nic nie jestem w stanie zrobić. Po ludzku zrobiłem wszystko, tylko Bóg może mi pomóc. I może właśnie po to wybrałeś się na pielgrzymkę. To też jest intencja, z którą oczywiście można zabrać. Żeby właśnie nie iść na pusto, nie tylko niesiemy wodę, ale żeby zanieść kogoś na jasną górę, ale też i siebie, swoje serce.